W wyborach wykorzystał O, platformę. Izrael, Taki twór Polska, powiedział, że Polska, matka Izrael. jego skrajnowolka, Tak. a to była Nie do babcia i końca, w ale to dodatku była z prawda. Serbii, to dawno temu Nie było prawdę i nie awanturuj wiadomo, czy się. jeszcze jego babcia. Trzeba wszystko sprawdzać dzisiaj, widzimy, bo mamy fake newsów dużo. Więc on po prostu widzi, czuje krew, bo tutaj się wali, on jest centroprawicowa partia, przepraszam, centrolewicowa, centrowa Chce się partia. bić o władzę. Więc chce się bić o władzę, bo on był zwycięzcą w 2013, przegrał w 2015 z Kretesem i teraz czuje, A a teraz może jest z łatwo, Unią... bo Netanyahu ma zarzuty, no Trzy jeszcze nie zarzuty, postawione, tak, ale że tam wiem, zgodził Jaszek, że coś coś tu się dzieje, zaakceptował tak. od dewelopera i tak dalej, więc on czuje, że z Unią Sionistyczną, czyli inną partią w Knesecie, która też była przegrana po wcześniejszych wyborach 2015, może zwietrzyć zwycięstwo. I pamiętajmy, że jak pan by się wczytał, zobaczył, to w Knesecie, w Komisji Spraw Zagranicznych stanęła kilka dni temu sprawa, z Unii Sionistycznej wyszło od takiej pani, żeby w ogóle zerwać stosunki, żeby Izrael zerwał stosunki dyplomatyczne z Polską. Znowuż idiotyczny pomysł, ale ktoś nakręca to. A na przykład cui bono, kto może być beneficjentem tego, że my się wszyscy nakręcimy i pozabijamy? A to jest Na przykład, najważniejsze pytanie w kryminalistyce. No właśnie. Kto ma motyw? Motyw mają na przykład na wschód od zachodu, to znaczy tam, gdzie na przykład mamy ważne stolice na wschód od Polski, bo przecież jak gdyby istnieją pewnego rodzaju problemy. I nie mam na myśli tu Kijowa, bo Kijów dostanie 200 milionów dolarów z 6,5 miliarda dolarów na europejską inicjatywę odstraszania, czyli dawna wzmacniania zdolności obronnych dla Ukrainy, więc na szkolenie i modernizację armii, a więc jeszcze 20 chyba 1 grudnia prezydent Trump podjął decyzję o wysłaniu jawelinów, rakiet na przykład, czy innych rzeczy dla Ukraińców. To są nasi zatem w pewnym sensie sojusznicy co, w tej jeszcze chwili. Dalej na wschód jeszcze dalej na wschód i proszę zauważyć, że nikt nie wrzuca, trzeba wrzucić informację. Zamiast mówić, że Izrael, Żydzi, my tam coś, było Żydów rzeczywiście chyba 9 milionów w Europie, 6 milionów zginęło, 3,5 miliona prawie w Polsce, 300 tysięcy Żydów mieszkało w Czyli Warszawie. W okupowanej Polsce już trzymajmy dokładnie się, tak. Tak. Generalna gubernia. Dokładnie to i to Niemcy, prawda, wymordowali, przygotowali Holokaust, a może jacyś pożyteczni idioci polscy się trafili, tak jak pożyteczni idioci się trafili, taki jak na przykład Skokowski Lolek, czy Adam Żurawin, to byli Żydzi, kolaboranci z Gestapo, którzy zrobili tę aferę, prowokację, hotel przy długiej 29, hotel Polska, gdzie wabiono w pułapkę Żydów. I zresztą Lolka Skosowskiego chyba, tak, załatwili nasi agenci z KDW AK na ulicy Nowogrodzkiej w restauracji, za to, że on... I to jest meritum tego sporu, że Polska była po stronie Ale dobra dlaczego w tym była sporze. Puenta już była dlatego, że to Polska wyszkoliła armię izraelską, dlatego że my w 1936-1938 robiliśmy tajną operację. Nadzorowała to drugi oddział naszego sztabu generalnego, tak zwana dwójka, razem z MSZ-em Apoloniusz Zychter to nadzorował, żeby szkolić oddziały, a właściwie oficerów Żydów, którzy walczyli przeciwko Brytyjczykom, Arabom w Palestynie i robiliśmy to w Andrychowie i w Zofiówce na Wołyniu i dawaliśmy im z ulicy Ceglanej 8 tutaj Mausery, wysyłaliśmy przez Konstancję i samolotami lotu do Izraela, to wtedy jeszcze była Palestyna, prawda, nie Izrael. I pomagaliśmy stworzyć armię, która w 1938 roku pokonała 5 najeźdźców. Proszę Państwa, jeżeli komuś z Państwa się wydaje, że to takie spiskowe teorie dziejów, ten trzeci trop, że ktoś może tutaj mieszać i tego typu klipy, no, jakby powstają może no, nie wprost na zlecenie, ale tak ludziom się mąci w głowie, żeby coś zrobili, by ukryć swoje interesy. No to i ten trop nas wiódł na wschód do jednej ze stolic, o której pewnie za moment porozmawiamy. No to ja wrócę do tego głównego tematu, o którym dziś mieliśmy i będziemy rozmawiać, czyli przysięgli że Unia Europejska się z tej amerykańskiej takiej dużej ławy, która wielkiej ławy przysięgłej, która zajmowała się możliwą ingerencją w roku 2016 wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Otóż ci przysięgli zarzucili 13 Rosjanom takie właśnie działania jak tworzenie fikcyjnych kont w mediach społecznościowych, administrowanie stronami internetowymi. No więc krótko mówiąc, złapali za rękę przynajmniej 13 Rosjan. Amerykanie wiedzą, że to oni z imienia i z nazwiska i jeszcze przynajmniej 3 firmy, w tym słynna fabryka troli w Petersburgu.
Tak, na ulicy Sałuszkina 55, o której wiemy istnienie od 2013-2014 roku, bo Nowaja Gazeta chociażby pisała, potem była taka Ludmiła Sawczuk, która domagała się od tego pracodawcy, bo tam pracowali ludzie, prawda, za te 2 czy tam 3 tysiące. No, to jest bardzo złoty. 200, 300 może osób, 90 osób podobno miał ten dział amerykański, prawda, takich wyszkolonych, nawet oglądali House of Cards, żeby wiedzieć, jak wpisywać te wszystkie poprawnie, oczywiście interpunkt. Była ważna gramatyka. Czyli prawdziwych Amerykanów, to o to chodzi. Poczuć ducha amerykańskiej polityki, prawda? A jednocześnie są czy 4 lat. Dokładnie, ale w sposób wyrafinowany, a nie prymitywnymi wpisami, że Putin jest najlepszy, prawda? Bo wtedy żaden Amerykanin nie chciałby pisać. Nawet stworzyli sztuczną czy fikcyjną postać blogerki Jenny Abrams, która wpisywała różne rzeczy, zaczynając najpierw od strojów Kardashian, a później kończąc na tym, że Hillary jest do niczego, Trump jest bardzo dobry po broni drugiej poprawki. Musimy budować mur na granicy z Meksykiem i jeszcze kwestie, że jest po prostu takie dotyczące kwestii rasowych, czyli wszystkie kwestie, które dzielą Amerykę, były wrzucane, a nawet ta Abrams zorganizowała właśnie chyba na Florydzie, choć nie chyba, w Teksasie może, specjalną demonstrację dwóch stron, które się pokłóciły na ulicy. Ona wezwała ich, żeby demonstrowali, przyszli. Dlatego mówię, że trzeba uważać, czy ktoś z daleka nie manipuluje tymi psychotechnikami ludzi, prawda? Bo łatwo wmanipulować kogoś i robimy coś, co ktoś daleko chce, żebyśmy robili. To się nazywa, o tym mówi teoria kontroli odbitej i chociażby broń poznawcza. To jest jedna z technik, które Rosjanie używają, służby specjalne, do manipulowania sytuacją. I to jest częścią doktryny, którą nazywa się... Tak, jeszcze zacznie polską wojnę tu jest się Izrael, także my niestety może go wykończyć, bo jest oni, a tych tacy są naukowo, tak naprawdę wygranie wojny, dać im rękę do kiedy zadłoni w tej chwili. Psychologiczne, zielone ludziki są częścią tej doktryny, którą Rosjanie wykorzystują. To jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę to jest, zmieniły się narzędzia, ale cel pozostał. Dezinformacja i rozbijanie przeciwnika, puszczanie rozmaitych fałszywych informacji. W dawnych czasach to jeszcze morowe powietrze. Potrafiono mówić, że gdzieś jest, prawda, żeby wywołać jakieś reakcje. Ale zauważyli, że były w Krakowie w średniowieczu, czy później pogromy też Żydów, bo wypuszczano jakieś pogłoski, że dzieci zostały złożone rytualnym jakimś tam geście, coś. A to, co nawet się po wojnie też zdarzyło, przecież w Kielcach też dokładnie, chłopcy, prawda? Można napuścić łatwo ludzi bardzo na ludzi, to zrobić, trzeba być ostrożnym. A teraz jeszcze robi się to w białych rękawiczkach za pieniądze, siedząc wygodnie przy ekranie komputera po kilkanaście godzin na dobę. My jesteśmy w jakiejś społeczności, piszemy, czytamy i nawet nie wiemy, że tam po drugiej stronie jest rosyjski agent, mówiąc wprost. No dokładnie, no przecież w kwietniu 2016, czyli już blisko przed wyborami amerykańskimi, była konferencja taka zorganizowana w słynnym hotelu w centrum Waszyngtonu przez pewną fundację i tam nawet Kissinger, jeśli dobrze pamiętam, przyszedł, prawda, i rozmawiano o polityce zagranicznej USA i ta fundacja ma związek z inną fundacją w Nowym Jorku, a ta ma związek z pieniędzmi z Moskwy. I w ten sposób mówiono tam właśnie o tym, że trzeba nawiązać dobre relacje z Moskwą, z Rosją. Promowano, prawda, ten punkt widzenia. Pamiętajmy, że Kissinger w 1995 roku był przeciwny przyjęciu Polski do NATO. Nie czynię go tutaj żadnego z niego w tej chwili paliznego idioty, prawda, pożytecznego idioty. On po prostu miał takie poglądy, ale on miał takie prorosyjskie poglądy czasami w przeszłości, prawda, zresztą odwisz, jak gdyby zrobił w stosunkach, że miał prawo do rządu, prawda, i tak dalej, ale był przeciwny, że Polska zamiesza, że to utrudni, że Jelcyna będziemy tutaj, troszeczkę tutaj Rosjan, tych twardogłowych Primakowa, który później był, zastąpił liberalnego premiera w 1996 chyba w sierpniu, prawda, czy tam troszeczkę później wstawił go na premiera Jelcyn i później po nim przychodzi rok później w 99 przecież właśnie Putin, prawda, to był ten jak gdyby powrót takich KGB czy twardogłowych, prawda, do władzy w Rosji, odsunięcie Jelcyna po tym pewnych niepowodzeniach związanych z reformą Rosji. No tak, i ja bym chciał, żebyśmy jeszcze wrócili na moment do tego, co powiedziałem o tym
sposób, że no, tym 13 Rosjanom zarzucono konkretne bardzo działania zmierzające do określonych celów politycznych i żebyśmy na tych celach się skupili, bo według przysięgłych amerykańskich celem działań Rosjan było stworzenie podziałów w amerykańskim systemie politycznym. To jest oczywiste, ale ingerencje w procesy wyborcze w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się w roku 2014 i to jest ciekawe. Polegały na wspieraniu Donalda Trumpa i dezawuowaniu jego rywalki Hillary Clinton. Kreml ocenił te oskarżenia oczywiście jako zupełnie nie wchodzące w grę, ale i nieprawdziwe. Ale ja się tak zastanawiam, sądzi pan, że rzeczywiście Kreml tak wprost chciał, żeby Trump wygrał wybory, czy raczej chodziło im o to, żeby Clinton nie wygrała tych wyborów, a może chodziło im po prostu o to, żeby jak najwięcej namieszać i podzielić Amerykanów? No bo co, jeżeli celem miał być Trump, no to tak średnio im ta operacja cała wyszła. W wojnie tej hybrydowej, której częścią jest wojna informacyjna, czyli dezinformacyjna, jak u Rosjan to jest, zwana geopolityką, ładnie nazwał taki profesor z Wilna, geopolityką informacyjną, bo oni chcą poszerzać imperialnie swoje strefy wpływów po prostu. Po to dezinformują, bo chcą dzielić i destabilizować. I tak samo Unię Europejską, bo łatwiej im wtedy ten gaz wcisnąć krajom podzielonym w Europie, a nie kiedy będziemy mieli Unię Solidarność. I lepiej na nim zarobić, bo wyszczerzą cel. Jeśli chodzi o podzielić Katalonię, żeby się oddzieliła, bo to destabilizuje Hiszpanię. Brexit pobierać, bo to destabilizuje, osłabia Unię. Kasy mniej, chociażby Polska będzie miała czyli działania na rozbicie jedności. Tak, to są takie psychologiczne, dość wyrafinowane, trzeba powiedzieć. Zawsze Rosjanie byli dobrzy w tych służbach, prawda, specjalnych i manipulacjach. Wyrafinowane działania. Jednak trzeba o tym mówić, edukować, promować, bo wtedy możemy się zabezpieczyć przed tym. Pamiętajmy, że pan redaktor nie dodał, że nie tylko Trump, który ogłosił zaledwie w 2015 roku, że będzie kandydował na prezydenta. Zatem nie możemy go też winić, że on w spisku rosyjskim do końca uczestniczył. Bo przecież trolle i atak na Hillary Clinton był już w roku 2014. Bo Putin, podobno tak mówią ludzie, którzy go znali osobiście i wypadli częściowo z łask, że on nie mógł wybaczyć Hillary Clinton tego 2008-2009, kiedy ona jak gdyby popierała te protesty przeciwko Putinowi, żeby go jak gdyby odsunąć od władzy. On nie może jej tego wybaczyć i dlatego po prostu osobista, bo wydaje się, że gdyby jednak byli demokraci z panią Clinton, to śmiem twierdzić, że te relacje amerykańsko-rosyjskie były pewnie lepsze. Tak, tylko że byłyby, on myślał, że po prostu przez Trumpa można więcej osiągnąć, bo Trump się nie zna. Na polityce wprowadzi przyjaznych ludzi. Pamiętajmy, że on, jak gdyby Rosjanie nie zwerbowali świadomie tych ludzi, bo oni robili to nieświadomie, znaczy ci ludzie, ale w pewnym sensie zmanipulowali kilka osób. No przecież chociażby doradcę do spraw bezpieczeństwa Michaela Flynna, który już zarzuty przyznał się FBI do kłamstwa, cztery zarzuty. Rika Scott, druga osoba tam była, Paul Manafort, prawda, i ten jego pomocnik, czy George Papadopoulos i jeszcze kolejna teraz osoba, taki prawnik kanadyjski chyba dostał zarzuty w tej chwili na dniach. Także pewne osoby, które miały odgrywać bardzo ważną rolę, no Paul Manafort zrezygnował w sierpniu zeszłego roku, a był szefem tak naprawdę kampanii Trumpa i został jego najbliższym, jak gdyby doradcą. Że się cała ingerencja i zarzuty to pogrążyły ich. Pogrążyły ich, ale oni, gdyby nie wyszły te afery, gdyby to FBI nie wyciągnęło, prawda, tej manipulacji, czy ingerencji śledztwa, to Paul Manafort dzisiaj by współrządził Stanami Zjednoczonymi, a ponieważ jest mądrzejszy w sprawach zagranicznych, prawda, od Trumpa, to on by decydował, co robimy z Rosjanami, prawda, czy oddajemy im Syrię, czy oddajemy im Kurdów, wychodzimy z Rożawy, prawda. Czyli co, błędne było to, że dali się złapać, tak? Dali się złapać Amerykanie, bo chociażby nie za bardzo chyba, nie wiem, może te służby odrobiły lekcje, czy leniwe były, prawda, niedofinansowane, niektórzy mówią, po roku, po latach 90., no ale mieliśmy 11 września, więc już dofinansowano je, prawda, chociaż późno stworzono ten Departament Bezpieczeństwa Narodowego, Homeland Security Department. Chcę jeszcze powiedzieć, że nie tylko Trump przecież zyskał dzięki pomocy rosyjskiej, można powiedzieć, nieświadomie,
albo świadomie, ale o tym nie wiemy. Możemy tylko powiedzieć, ale również cztery zarzuty. Bernie Sanders. Nie możemy uczynić zarzutu, bo to piątkowe akt oskarżenia złożone z 13 osób i 3 firm wymienionych, prawda? Ma 4 czy 3 zarzuty, szkodzenie działania nasz spisek, żeby działać na szkodę Stanów Zjednoczonych, prawda? To przecież on jak gdyby wymienia wyraźnie ten akt oskarżenia, że współpracowali z tymi ludźmi jacyś Amerykanie, obywatele amerykańscy, w tym ludzie od Trumpa, ale robili to nieświadomie. Tak jest napisane w tym akcie oskarżenia Mollera, co w pewnym sensie służy Trumpowi na korzyść, bo pokazuje, że to Trump mówił, widzicie, ja nie byłem świadomy, nie robiłem nic z Rosjanami. Jak perwersyjne są te nowoczesne metody takiej właśnie manipulacji, że ktoś coś robi nieświadomie, tak, nie wie, że wykonuje czyjeś... Wykorzystywanie tej broni poznawczej, wprowadzanie środowiska, na przykład możemy stworzyć środowisko w danym kraju, fundację i po prostu ci ludzie nie wiedzą, my pieniądze dajemy jakoś tam, nie wiedzą, że służą nam, prawda, popierając kwestię, nie wiem, ochrony tego lasu albo tamtego, albo tej rakiety, albo tamtej. A okazuje się, że gra toczy się o wiele większe. I te karty, które my, wydaje nam się, od losu dostaliśmy, to wcale nie od losu i otrzymujemy tylko od kogoś tam, być może z stolicy, albo z takiego Sankt Petersburga, gdzie trochę już o to dbają. Tyle, proszę Państwa, dziś o tych skomplikowanych relacjach amerykańsko-rosyjskich i nie tylko. Artur Wróblewski, uczelnia Łazarskiego. Bardzo panu dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. I Paweł Lekki, kłaniam się. Reklama. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD. Super. Witam szanownych czytelników. To, co widzicie na tym obrazku, wyraźnie możecie przeczytać. Stało się to, co mówiłem od kilku dni, od samego początku właściwie, kiedy doradzałem wszystkim, żeby jednak zrobić tą manifestację naszej racji, naszego stanowiska i rozpropagować prawdę na cały świat. Wtedy, gdy polski rząd przy pomocy wojewody mazowieckiego zakazał zbliżania się Polakom do ambasady izraelskiej w Warszawie na okres 6 dni, wprowadził stan wyjątkowy, stan wojenny w obszarach kwartale miasta. To była okazja wtedy, kiedy mogliśmy coś wygrać, ubrać, powiedzieć, przekazać. Dzisiaj popatrzcie, co się stało. Położyłem się na głowie z Jerzy i zobaczcie, do czego doszło. To jest szczyt chamstwa. To już nawet inaczej tego nazwać tego nie można. Zawarto sojusz pomiędzy organizacjami żydowskimi i USA. Celem tego ma być zerwanie stosunków dyplomatycznych USA z Polską. Aż do czasu, gdy Polska w całości odrzuci ustawę IPN, nie będzie nigdy wracać do takiej ustawy, która będzie zabraniała szkalować Polski ponad świecie. Bardzo wrażliwa jest tutaj reklama. Odpowiedzialnych towarzyszy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie Radian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. A tu dziadówki, one nie śpią, za was reklamują i Radian. Po reklamie. O Jezu, i dziaducha, wyłączę ciebie, bo już mam ten twój Radian podczas mojej nieobecności, który zareklamowałeś. Oj, dziadówka, oj.